witam Państwa ponownie i zmieniamy temat. Będzie teraz o dzikim weekendzie, Festiwal Biegów. Moimi kolejnymi gośćmi są Izabela i Wojtek Bobrowscy, dyrektorzy i organizatorzy Dzikiego Weekendu, Stowarzyszenie Klub Biegowy Dzik. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witamy serdecznie. Ciekawa nazwa tego stowarzyszenia. Chyba się przyjęło od tego, że mamy puszczę, mamy dziki, które w lesie hałasują, wariują i robią pomstę. My też takimi chyba dzikami jesteśmy. Dokładnie. Ale nie robimy pomsty pozytywną. Organizujecie Państwo Festiwal Biegów. Która to jest impreza z kolei już? Przez nas organizowana to jest czwarta edycja. Biegów było 7. Oficjalne i nieoficjalne edycje, które gdzieś tam były kameralnymi, takimi nocnymi biegami, ale stworzyliśmy wspólnie festiwal, który łączy bardzo fajny połączony etap wielu biegów, który przyciąga uczestników z całej Polski. Z całej Polski, mówi Pan, a jaka była ubiegłoroczna frekwencja, mniej więcej? Około 1200 uczestników. Sporo. Uważamy, że taką naszą świeżą perełką, myślę, że to jest taki sukces. Zresztą moja żona sama też uczestniczyła w tamtym roku w biegu. A ilu uczestników spodziewają się Państwo w tym roku? No, zrobiliśmy szał w tym roku. Mamy w tym momencie pewnych około 2700 uczestników. Spodziewamy się około 3000 i myślę, że to takie full, które przyjmiemy, tak brzydko mówiąc, do naszego lasu. Pani Izabelo, a można się jeszcze do Państwa dopisać, gdyby ktoś ewentualnie chciał wziąć udział w tych biegach? Tak, jak najbardziej. Cały czas jest możliwość zapisywania się. Jak najbardziej zapraszamy tych najmniejszych uczestników. Właśnie, bo kto w ogóle może wziąć udział? Czy tam są jakieś ograniczenia wiekowe, czy absolutnie nie ma żadnych granic? No, chyba od malucha po starszaka zapraszamy serdecznie, dla każdego jak najbardziej. A w takim razie, ile kilometrów liczy ta trasa, którą Państwo obierają? Zaczynając od przedszkolaczków, każdy ma swoją kategorię. Przedszkolaczki biegają na 100 metrów, dzieci 1-3 klasy biegają na 200 metrów, około 400 metrów klasy 4-6 i jedną milę mają gimnazjaliści. No i cały festiwal dla dorosłych rozpoczyna się w nocy, 18 sierpnia. Jest to dystans 5 km trasą nocną, przy oświetleniu tylko własnych latarek lub dodatkowego źródła światła. Mówi Pan o takich latarkach na głowę, czołowych, które możemy sobie... Czołowych. Ale oczywiście my robimy atrakcje dla uczestników, będą pochodnie, będą ognie, będą świetliki co parę metrów, odblaski, które będą wskazywały trasę, jakby ktoś się zagubił. Oczywiście zabezpieczenie żołnierzy, strażaków, także na trasie nie będzie możliwości się zgubić, a na drugi dzień wszyscy uczestnicy będą, którzy nie zauważyli walorów naszej puszczy, będą mogli tą trasę, tą samą przebiec, ale dwa razy, czyli dystans 10 km i dopiero tu zaczynają się te fantazje, które były w nocy tego dystansu, gdzie my biegaliśmy, naprawdę dopiero odkrywa nam puszcza na drugi dzień te wąwozy, te podbiegi, zbiegi, te błoto, bo nie oszukujmy się, niesamowita jest trasa. No i na trzeci dzień to taka nasza wisienka. Perełeczka. Już mnie Pan wyprzedził, bo chciałam zapytać, jak ta trasa w ogóle wygląda, czy to jest trasa miękka, utwardzona, jak to tam wygląda? Jest to tak naprawdę trasa polna, leśna, ścieżki, pokonywania przełęcz takich wodnych na rowkach. No i to jest taki typowo prawdziwy przełaj. Trzeci dzień to już jest inna bajka. Trzeci dzień to jest bieg z przeszkodami. To jest bieg, który jest tak naprawdę naszą taką najnowszą perełką. Ono jest jako trzecią edycją w tym roku, ale już mamy przeszkodę, która pierwszy raz się pojawi w Europie i pierwszą przeszkodę, która jest przez nas wymyślona, która się pojawi tak naprawdę na świecie, bo jeszcze się nie spotkaliśmy. Jakiego typu przeszkody w ogóle się tam pojawią? Co tam zaskoczy tych uczestników? Moja żona tak naprawdę biegała w tamtym roku. Może powiedzieć, co było w tamtym roku. W tym roku podnosimy dwie szczebelki wyżej, ale co było w tamtym roku? Dużo było ścian. Dużo tego, jak mąż wcześniej wspomniał, było błota, było pełno rowów. Mogliśmy się czołgać w różnych takich rowach, przechodzić przez bagno, ale najfajniejszy w tym wszystkim było klimat, który się, ten nasz dziki klimat udzielił się wszystkim i nie było osoby, która nie pomagała sobie cały czas na trasie. Każdy jakby leciał w takim jednym wielkim teamie. Ktoś nie mógł, jedna osoba się zatrzymała, podała rękę, lecimy dalej. Więc cały czas ten dziki pęd w każdej fali dał się odczuć. A w tym roku rosomak, ściany, liny, równoważnie,
ruchome ściany. Które... Ale nie w nocy, mam nadzieję. Nie w nocy, to już jest trzeci dzień. Co jeszcze takich fajnych atrakcji? Budynek wojenny, który wreszcie wprowadzimy w tym roku. Będzie to ciemny budynek z efektami II wojny światowej. Będzie trzeba wbiegać i wybiegać z drugiej strony. Będzie piana w środku, efekty świetlne i dźwiękowe. Naprawdę to będzie niesamowite. No i też dużo, dużo zaskoczymy, bo naprawdę w tym roku podnosimy tą poprzeczkę, żeby ta perełka była jeszcze taka dopieszczona na koniec. No, brzmi zachęcająco o czym Państwo opowiadają. A który w ogóle z tych biegów organizowanych przez Państwa jest najbardziej trudny, najbardziej potrzebuje takiej dyscypliny naszej? Powiem tak, trudny jest każdy, bo gdzieś jest przygotowanie jest potrzebne, ale najbardziej czasochłonną dla nas jest imprezą ostatni dzień, dlatego że to jest włączenie wszystkich sił, jakich mamy do pomocy, do budowania tych przeszkód, do zrealizowania, bo nie oszukujmy się, jest to bardzo koszty, które ponosimy tak naprawdę to tylko w tym trzecim dniu, dlatego że materiał, który wykorzystujemy na te biegi jest bardzo drogi, ale myślę, że ta satysfakcja, którą tam pokonują wszyscy dobiegając, jest chyba dla nas najważniejsza, bo ta radość. Wspominał pan o mundurowych. Czy oni również będą biegać? Tak, oczywiście, bo my jesteśmy organizatorami też oficjalnych mistrzostw województwa na 10 km strażaków. Jest to w drugim dniu naszego festiwalu 19 sierpnia, a trzeci dzień, ekstremalny bieg, są to mistrzostwa Polski służb mundurowych, gdzie też otwarty bieg dla wszystkich uczestników. Tam rywalizują z całej Polski tak naprawdę najlepsi żołnierze, najlepsi strażacy i inne służby, które mogą, i policjanci, i inne wszystkie, które możemy zaprosić, więzienna i tak dalej, które mamy w Polsce. Czy organizatorzy przewidują jakieś nagrody za zajęcie pierwszych miejsc? Przynajmniej tych dwóch, trzech? Są finansowe nagrody, są nagrody rzeczowe, ale chyba najpiękniejszą jest finałowa za wszystkie trzy dni. Też mamy dodatkowo każdą open kategorię i wiekowe, podliczone w każdym dniu osobno i za wszystkie trzy dni. Jest puchar przechodni. Zawodnik otrzymuje puchar, ale dodatkowo kryształ, który dostaje, i w tym roku właśnie kobieta też otrzymuje ten kryształ, otrzymuje go na jeden rok. Wraca z tym pucharem lub zwraca dla organizatora, jeżeli by miał kontuzję, ale w tym roku przyjeżdża zwycięzca z tamtego roku i walczy drugi raz o ten kryształ, bo jeżeli obroni tytuł, ten kryształ zostaje w jego rączkach. Czyli dwa razy trzeba obronić z rzędu tytuł, żeby ten kryształ otrzymał zawodnik lub zawodniczka, która wygra cały etap. Nagród jest bardzo dużo, bo i są weekendy w hotelu i tak dalej. Tak naprawdę dbamy o tych zawodników i o posiłki, i o pakiety, które są niesamowite w tym roku. Festiwal biegów rozpoczyna się 18 sierpnia i potrwa do 20 sierpnia włącznie. Czy jakieś dodatkowe informacje, które ktoś zechciałby doczytać, znajdują się na stronie Stowarzyszenia Klub Biegowy Dzik? Oczywiście, ale też mamy stronę oprócz kbdzik.pl, naszą stowarzyszenia, mamy już oficjalną, funkcjonuje ta strona od roku, jest to dzikiweekend.pl, jest to nasza strona, która tak naprawdę non-stop mamy tam wrzucane informacje, zmiany, cokolwiek, co się dzieje z takich nowości, które gdzie zakupiliśmy dodatkowo dla uczestników medale, które już tak naprawdę nie były zapewnione, ale kilka kompletów dla osób, które się zapiszą na dniach, otrzymają takie medale w pakietach, dlatego że już nasze zapisy miały być zakończone, ale otworzyliśmy ze względu na to, żeby jeszcze zachęcić i jeszcze troszeczkę tych perełek zebrać na ten festiwal. No, mam nadzieję, że będzie się działo, będą emocje i będzie o co powalczyć. Ja dziękuję serdecznie Państwu za rozmowę. Dziękujemy. I za przybycie. Moimi gośćmi byli Izabela i Wojtek Bobrowscy, dyrektorzy i organizatorzy Dzikiego Weekendu ze Stowarzyszenia Klub Biegowy Dzik. Państwa zapraszam na króciutką przerwę, a po niej spotkanie z autorką poezji.